Asia Siowo! Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak zrobić świecznik z liści. Film nagrałam na prośbę widza. Do zrobienia świecznika potrzebuję słoik, podgrzewacz, pędzelek, sznurek, nożyczki, liście, pojemnik oraz wikol. Do pojemnika nalewam trochę kleju. Smaruję słoik klejem i przyklejam liście. Dociskam je, by dokładnie przylegały do słoika. W taki sposób obklejam dolną część słoika. Teraz smaruję klejem tą pierwszą warstwę liści i uzupełniam ją kolejnymi liśćmi. W taki sposób obklejam cały słoik. Gotowy świecznik pokrywam klejem i odstawiam do wyschnięcia. Przy szyjce słoika wiążę sznurek. Na koniec w słoiku umieszczam podgrzewacz. I gotowe! Do wykonania świecznika najlepiej użyć liści, które już spadły z drzewa. Nie mogą być one jednak zbyt suche, ponieważ będą się łamać przy próbie przyklejenia. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę i zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam! Pa, pa!